W najbliższą sobotę rusza przebudowa skrzyżowania w ramach drogi krajowej DK94, drogi powiatowej i drogi gminnej. Inwestycja od kilku lat oczekiwana. W ubiegłym roku udało się zabezpieczyć środki finansowe w ramach przebudowy miejsc niebezpiecznych. Jest to najważniejsza inwestycja na odcinku między Rzeszowem a Przemyślem w bieżącym roku. Jak widać, to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. Duży ruch, pomimo tego, że została uruchomiona już autostrada, widać, jak potężny tutaj jest ruch. Niesie się to za sobą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się tutaj osób pieszych. Dwa przystanki oddalone o kilkaset metrów od tego miejsca, przejścia w ogóle przez jezdnię, a w dodatku Ostrów jest miejscowością rolniczą, duże nasilenie ruchu rolniczego, praktycznie możliwość przemieszczenia się na drugą stronę, jak widać, jest niemożliwy. Skrzyżowanie będzie sterowane światłami, cztery przejścia, chodniki po obydwu stronach, w jednym i w drugim kierunku, oświetlenie. No i myślę, że bezpieczeństwo wzrośnie, poprawi to komfort i poruszanie się, gdyż droga nieoświetlona w godzinach wieczornych duże zagrożenie dla poruszających się osób wracających z pracy w godzinach nocnych, wieczornych stanowiła ten postulat podnoszony od dawna. Ja myślę, że można było dużo wcześniej rozpocząć tą inwestycję, ale niektórzy przeszkadzali, bo uważali, że to jest niepotrzebne tutaj w tym miejscu. Jest to potrzebne, bo wszystkie badania wskazują na to, że takie miejsce jak to musi być miejscem bezpiecznym. Zaczynamy w sobotę tą przebudowę. Tak jak powiedziałem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek ministra infrastruktury jeszcze w ubiegłym roku zabezpieczyła w budżecie te środki. Szkoda, jeszcze raz powtórzę, szkoda, że tak późno i tutaj ci, którzy przeszkadzali, to mogą mieć jakieś wyrzuty sumienia. Inwestycja będzie kilka miesięcy trwała, więc będą ogromne utrudnienia tutaj, bo tu jest ruch dość duży, wahadłowy ruch musi być zrobione, no ale trudno, wszyscy musimy się na kilka miesięcy do tego przyzwyczaić. To będzie duże udogodnienie. Myślę, że wszyscy na tym skorzystają. Nie tylko mieszkańcy Ostrowa, bo to nie jest dla mieszkańców Ostrowa, ale wszystkich, którzy tutaj pojadą i będą musieli zwolnić w tym miejscu. Będą po prostu mogli bezpiecznie przejechać przez to skrzyżowanie.